Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dlatego, że tak jak Państwo już pewnie wiecie, bo już w dzisiejszej prasie i w wczorajszej telewizji już były informacje na ten temat. Od dnia wczorajszego Paweł Janas został zatrudniony w Polonii Warszawa na stanowisku wiceprezesa do spraw sportowych. Natomiast trener José María Baquero pozostał pierwszym trenerem zespołu. Zatrudnienie Pawła Janasa nie oznacza tego, że będzie miał on nadzór czy kontrolę nad trenerem, tak jak to się pojawiało w niektórych mediach. Chodzi tutaj tak naprawdę o wspólną koegzystencję, która będzie miała na celu dobro klubu. Obaj panowie będą ze sobą współpracować w sprawach sportowych, z tym, że pan Janas będzie nie tylko odpowiedzialny za pierwszą drużynę, ale również za zespół młodej ekstraklasy i wszystkie inne sprawy sportowe w klubie. Będzie współpracował z dyrektorami sportowymi Tadeuszem Pfeifferem i Radkiem Majdanem w kwestiach dotyczących transferów. Będzie również odpowiedzialny w pewnym stopniu za sprawy dotyczące obozów, za sprawy dotyczące ośrodka treningowego w Markach. Będzie współpracował w tych wszystkich kwestiach odnośnie pierwszej drużyny z trenerem Baquero, odnośnie drugiej drużyny z trenerem Palą, a odnośnie wszystkich innych spraw z zarządem spółki i kierownictwem. Także to tyle z mojej strony. Nie wiem, czy któryś z panów by chciał coś powiedzieć. Jeżeli tak, to w takim razie bym prosił o kilka słów, natomiast potem państwo możecie zadawać pytania. To może ja pierwszy. Jesteśmy razem z trenerem Baquero w Polosławie. Przeprowadzili i razem z właścicielem, a później wieczorem kontrolu zostawiliśmy. Nie widzę tu żadnych problemów między nami, żebyśmy sobie przeszkadzali. Ja jestem po to, żeby trenerowi pomóc w pewnych sprawach. Decyduje wszystko o zespole, czyli o taktyce, o grze, wszystko trenerowi. Tak, żeby nie było tu jakichś podtekstów, że ja gdzieś tam coś chcę manipulować i coś podkręcam. Jestem po to, żeby pomóc. I myślę, że razem sobie poradzimy, żeby zespół Polonii nie przeżywał takich horrorów, jak w tym sezonie były. Mam nadzieję, że już są 4 transfery w klubie, gdzie zawodnicy są na maszynie, chociaż niektórzy nie mogą z nami trenować jeszcze, ponieważ do 30 czerwca mają kontrakty i na przykład jeden z lokatów nie chce ich puścić, dopiero puści do spadku od pierwszego. Ale takie jest życie, wytrzymane z tym. Na pewno będziemy się starali jeszcze zespół wzmocnić w ofensywie, bo ja myślę, że patrząc na cały zespół, to jest defensywa jest w tej chwili i od bramkarzy jest fajnie to wygląda, ale czym dalej za mało wartościowych ludzi. Nie mówię, że nie ma piłkarzy, ale jest za mało takich, co mogą pociągnąć ten zespół, mogą zrobić jakąś ofensywną przewagę, żeby bramki strzelać. I tu będziemy się starali. Dopiero jeszcze się piękno nie zaczęło, a będziemy się starali ten zespół wzmocnić. Razem ze trenerem Baquero byśmy rozmawiali, jakich byśmy chcieli piłkarzy, pod jakim kątem. Wczoraj to wszystko żeśmy uzgodnili i teraz mój zarządu będzie temat, żeby jak najszybciej ten zespół wzmocnić, bo wiadomo, że zespół już się za niedługo zaczynają, to szybko zleci, a chcielibyśmy, żeby ten temat miał do dyspozycji od początku i żeby mógł sobie spokojnie pracować. Dziękuję. Dzień dobry. Chcę powiedzieć primero, dar las gracias al club por la confianza de que pueda trabajar un año más. Najpierw chcę podziękować klubu, bo pokazywali się, ufają mi, żeby dali trenować. Porque siempre es un privilegio entrenar en primera división. Zawsze jest privilegium trenować w Ekstraklasie w Polsce. I después de lo que sufrimos el año pasado, creo que merecemos continuar en la lucha. I cierpiliśmy tyle rok temu i myślę, że teraz jesteśmy w stanie walczyć na górze.
respecto a Liara, que realmente nos hemos conocido ahí. Bueno, nos conocimos un día en una reunión de entrenadores. Pane Janasen, poznali jsme si kilka měsíců před mou spotkání s trenéře. Já jsem byl oriente a on expuso algunas ideas. Já tylko słuchałem i on kilka hasů odsłuchał v té konferenci. I aparte, pues, lógicamente lo he informado, es una persona de mucho prestigio y de mucha experiencia. Poinformowałem się i jest osoba, która ma dużo prestiż w Polsce i jest bardzo doświadczona. Yo necesito, como cualquier entrenador, mucha ayuda. Ya, ya como normal entrenar por su bulle dos aspartes. Como entrenador, nunca la ayuda es poco, suficiente. Ni depende de estarse. Y entre entrenadores, yo creo que después de, como he dicho, de las dos charlas que tuvimos ayer, realmente me siento muy cómodo. Y por tej wczorajse nasza rozmowa pomiędzy trenerami se czuje bardzo wygodne z nim. La comunicación por mi parte va a ser sincera. Comunicación de mojej strony zawsze będzie szczera. Y porque tenemos los mismos objetivos. Bo mamy wspólny cel. Dejar el equipo lo más arriba posible. Se to przyczyna była jak najbliższa. Y por lo tanto, estoy a su disposición. Dlatego jestem do pana dispozycja. Para seguir esta comunicación, esta colaboración, para intentar hacer un equipo con una mentalidad ganadora. Żeby dalej tak działać i tworzyć taka drużyna, która tylko będzie miała na myśli zwycięstwo. Con un espíritu diferente. Inna dusza. El de los últimos dos meses. Ta dusza, która pokazali ostatnie dwa miesiące. Como he dicho, el año pasado sufrimos mucho todos. Espero que este año desde el principio hayamos aprendido que para estar arriba en el fútbol profesional hay que empezar a trabajar desde el primer día, que fue ayer. Jak mówiłem, ostatnie rundy cierpiliśmy dużo. Chyba wszyscy się nauczyliśmy z tego i wiadomo, że musimy zacząć ciężko pracować od początku i zaczynaliśmy wczoraj. Les he dicho a los jugadores que para ganar una carrera de 100 metros, mówiłem moim zawodniku, jak się chce wygrywać bieg 100 metrowy, lo más importante no es el último metro. Najważniejsze nie jest ostatni metr. Es el primero. Es pierwszy. Entonces estamos en ese camino y mamy taki cel. Y como he dicho, estoy para colaborar en todo lo que lógicamente disponga. Y estoy en disposición y otwarta na współpracę z panem.